Cześć wszystkim, tak jak było przed chwilą wspomniane, ja nazywam się Cezary Senecki i dzisiaj chciałbym Wam co nieco powiedzieć o testowaniu aplikacji. Jednak najpierw mam do Was takie kilka pytań rozgrzewkowych. Czy ktoś może tutaj przyjechał z Warszawy? O, super. Druga rzecz, czy ktoś może programuje w Javie? O, a czy ktoś może przebranżowił się do branży IT z innej branży? No, okej, okay, dobra, to tak, jeszcze raz, ja nazywam się Cezary Synecki i dzisiejszy temat prezentacji to testowanie aplikacji, jak robić to lepiej. Te pytania, które przed chwilą Wam zadałem, nie zostały zadane bezpodstawnie, ponieważ one mnie opisują. Ja z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa i po ponad roku pracy w tej branży uznałem, że pora na zmiany. Dlaczego chciałem to zmienić? No bo ta branża, może nie trafiłem zbytnio szczęśliwie, ale miałem powtarzalne zadania i nie było możliwy dalszy rozwój. Dlatego po pracy zacząłem uczyć się programowania, chociaż nie wiedziałem, że jest boom właśnie na programistów. No i tak trafiłem do pierwszej pracy, którą była praca jako programista COBOL-a. Takie pytanie, czy ktoś może kiedyś dotykał tego kodu? No, dobra. Ale znowu, po roku pracy w tej w COBOL-u już miałem dosyć tego czarnego ekranu i chciałem spróbować jakiegoś nowożytnego języka. I tak trafiłem do Javy i aktualnie pracuję w firmie Decerto. Dodatkowo po pracy jeszcze tworzę programistycznego bloga o nazwie devcs.pl i jestem liderem warszawskiej grupy użytkowników Java. Ale wracając do sedna dzisiejszego tematu, testowanie aplikacji, jak robić to lepiej. Co mnie w ogóle skłoniło do takiego tematu prezentacji? Tak jak wspomniałem, ja z wykształcenia jestem budowlańcem i na budowie no niestety nie mamy testów. Jak przeszedłem tutaj do branży IT, to zobaczyłem, że jest takie dobrodziejstwo w postaci testów. No właśnie, czyli pomimo właśnie czasami zdarzają się takie projekty, gdzie pomimo posiadania tych testów nie korzysta się z tego dobrodziejstwa. Uwierzcie mi, że inne branże oddałyby naprawdę dużo, żeby mieć możliwość przetestowania swojego projektu. No bo na przykład w budownictwie, jeśli zdarzy się jakiś nam błąd, to może wydarzyć się taka katastrofa. My odpowiadamy jako budowlańcy za ludzkie życie. Ale również w IT zdarzają się takie katastrofy, które powodują również straty w ludziach. Na przykład taka katastrofa Terak25 spowodowała śmierć 6 ludzi na skutek zbyt dużej dawki promieniowania. I dlaczego tak się zadziało? Jak przyznał rzecznik prasowy tej firmy, która produkowała te urządzenia, wykonano zbyt małą liczbę testów. To samo w przypadku rakiety Ariane 5. Tutaj akurat nikt nie zginął, ale stracono ponad 7 miliardów dolarów i 10 lat pracy, tylko dlatego, że nie było też systemu testów. No i w przypadku takiej słynnej katastrofy, operacja Pustynna Burza, zginęło ponad 20 żołnierzy, tylko dlatego, że ktoś nie przetestował warunków brzegowych. No i właśnie, dlaczego tak się dzieje, że pomimo posiadania takiego dobrodziejstwa dzieją się takie katastrofy, że dlaczego nie można by było tego wyłapać dużo wcześniej? No okej, okay, ale na początek tej prezentacji zrobimy sobie jeszcze takie krótkie wprowadzenie do tematu testów. Potem zastanowimy się, dlaczego nie piszemy testów, dlaczego zdarzają się projekty, gdzie tych testów się nie pisze. A następnie zobaczymy, jak można by to poprawić, jak można by zastosować jakieś sztuczki, narzędzia, żeby zmienić ten stan rzeczy. I na koniec zrobimy jakieś krótkie podsumowanie i odpowiem na kilka pytań. Ok, to zaczynamy. Czym są testy jednostkowe? Bo właśnie w tym kontekście chciałbym rozmawiać w tej prezentacji. Ja na przestrzeni tych kilku lat w branży wypracowałem sobie taką definicję, że to jest kod wykonujący inny kod w celu weryfikacji, czy działa on zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Czyli mamy dwa rodzaje kodów. Kod testowy oraz kod produkcyjny. I ten kod testowy ma za zadanie coś sprawdzić w kodzie produkcyjnym, czy działa on zgodnie z jakimiś założeniami, które przyjęliśmy sobie na początku. Jednak jeśli komuś ta definicja byłaby dla niego niewystarczająca, to poszperałem trochę jeszcze w internecie i znalazłem bardziej rozbudowaną definicję na blogu Maćka Niesyrowicza i wygląda ona następująco. Teraz przejdziemy sobie krok po kroku po tej definicji. Czyli tak jak w przypadku mojej definicji, jest to kod wykonujący inny kod w kontrolowanych warunkach, czyli chodzi o to, żeby ten kod testowy zawsze zwracał nam ten sam rezultat, niezależnie od tego, czy go wykonam u siebie na maszynie, czy na maszynie kolegi, czy gdzieś na serwerze, w ramach jednego procesu w pamięci. Tutaj chodzi o to, żeby te testy były automatyczne, trochę pokłosie to jest poprzedniej części i żeby te testy były niezależne od żadnego środowiska zewnętrznego. W
celu weryfikacji, czyli ten kod testowy ma na celu coś sprawdzić w kodzie produkcyjnym i to jest istotne, żeby to się działo bez ingerencji programisty. Czyli żeby programista miał za zadanie tylko uruchomić test i dostać informację zwrotną, a nie dokonywać żadnych dodatkowych kroków. I że testowana logika działa w ściśle określony sposób. Skoro już mamy jakąś wspólną definicję testów jednostkowych, przejdźmy sobie do ich zalet. Ich jest naprawdę cała masa i tutaj nie udało mi się zawrzeć wszystkich tych zalet, ale zawarłem kilka takich dla mnie istotnych. Z punktu widzenia budowlańca właśnie to bezpieczeństwo. Dzięki testom mogę uzyskać siatkę bezpieczeństwa, która pozwoli mi na wyłapanie błędów, gdybym wprowadził jakieś błędy regresji. Czyli dokonując jakiejś małej zmiany w systemie, miałbym może nie stuprocentową pewność, ale na pewno dużo większą pewność niż zero, że ten błąd nie zostanie wprowadzony na produkcję. Właśnie, a propos pewności, to również mogę mieć pewność, że ten kod produkcyjny zadziała zgodnie z tym, co sobie założyłem. Czyli na przykład pisząc test na początku, zadaję sobie taką specyfikację i na podstawie tej specyfikacji implementuję dane rozwiązanie. Wtedy powinienem mieć pewność, że to, co sobie założyłem, będzie odwzorowane w kodzie. Dodatkowo również dzięki testom nie muszę zostawiać całej aplikacji. Mogę po prostu uruchomić wybrany test i w ten sposób sprawdzić, jak działa dana część systemu. Mam taki natychmiastowy feedback. Dodatkowo dzięki testom również wyłapię więcej błędów, a co się równa temu, że tych błędów będzie mniej na produkcji i czego pochodną jest to, że mniej kosztów poniesie moja firma, a może również zapobiegnie jakiejś katastrofie, której było wspomniane wcześniej. Dodatkowo jaki taki efekt uboczny posiadania testów? Możemy szybciej wprowadzać nowe osoby do projektu. Możemy im pokazać właśnie dany kod testowy i w ten sposób ta osoba mniej więcej będzie wiedziała, o co chodzi w danej funkcji biznesowej. Dodatkowo mogę również generować raportu dla biznesu, aby on wiedział, w jakim stanie jest development danej funkcji biznesowej. No i właśnie, tych zalet można by było wymieniać i wymieniać, a i tak zdarza się, że jakieś projekty nie posiadają testów, albo się właśnie je po prostu pisze, aby pisać i potem ignoruje. No i tutaj wypracowałem sobie taką definicję tak zwanych bolączek testowych, czyli takich złych emocji, które powodują, że właśnie programiści zdarza im się właśnie ignorować te testy albo ich po prostu nie pisać. I to są takie cztery, moim zdaniem, najczęściej występujące bolączki. Pierwszą z nich jest taki najbardziej oczywisty, czyli brak czytelności. No bo zwróćmy sobie uwagę na przykład na taką metodę testową. To jest akurat przykład taki, powiedzmy, z mojego projektu, w którym aktualnie pracuję. No właśnie, od czego tutaj w ogóle zacząć, tak? Ciężko w ogóle dowiedzieć się, co dany fragment kodu ma robić. Musimy przechodzić linijka po linijce, aby zrozumieć, o co właściwie chodzi. Czyli nie mamy takiej szybkiej informacji zwrotnej, co właściwie my tutaj weryfikujemy. I czym to może być spowodowane? Pierwszą rzeczą na przykład, że nazwy metod testowych są nieczytelne. Mogą być to na przykład jakiś test 1, test 2, które w ogóle nie nakreślają nam kontekstu, co się dzieje w ciele metody. Drugą rzeczą jest to, że może zestawiamy tak dużo danych, które po prostu nam zaciemniają to, co ma być testowane. Czyli mamy taką dużą sekcję given, że po prostu nie wiemy, które dane są niezbędne do tego, aby przetestować daną funkcję biznesową. No i drugą stronę, również sekcja asercji może być tak rozbudowana i mogą w niej się dziać różne transformacje, które również zaciemniają na obraz, co w ogóle jest weryfikowane w danym teście. Kolejną bolączką, która jest często spotykana, jest tak zwany zabetonowany kod. Czyli można to najlepiej sobie wyobrazić na takim przykładzie, że mam jakiś kod produkcyjny, który jest otestowany przez na przykład cztery metody testowe. Ja teraz do tego kodu produkcyjnego wprowadzam jakąś nieistotną zmianę z punktu widzenia biznesowego. Poprawiam na przykład jakąś literówkę, która nie ma nic wspólnego z daną funkcją biznesową. I co to powoduje? Że teraz te testy mi się na przykład albo nie kompilują, albo nie przechodzą. Czyli właśnie mam taki efekt domina, że jedna nieistotna zmiana w kodzie produkcyjnym powoduje, że ja teraz muszę przechodzić po każdej metodzie testowej i ją dostosowywać do tej zmiany, co nie powinno mieć w ogóle miejsca, no bo ona jest nieistotna. Kolejną rzeczą jest wolne działanie tych testów. No może to jest mniej istotne w kontekście testów jednostkowych, ale uwierzcie mi, że też takie rzeczy się dzieją. I tutaj akurat są takie trzy wartości, na które warto zwrócić uwagę. Ja zaczerpnąłem z prezentacji Kuby Nawdalika o modularyzacji, więc naprawdę serdecznie odsyłam też do tej prezentacji. No ale tak, mamy taką wartość jak jedna sekunda. Jeśli coś trwa dłużej niż jedna sekunda,
To oznacza, że my właśnie wytrącamy się z takiego naszego flow programistycznego i na nowo musimy się w niego wdrażać. Może to jeszcze nie jest tak straszne jak w przypadku tej drugiej wartości, czyli jeżeli coś trwa dłużej niż 10 sekund, jeśli uruchomienie testów trwa właśnie te ponad 10 sekund, to my już tracimy uwagę. Zaczynamy nagle, nie wiem, wyciągać telefon, scrollować Facebooka, Twittera i mamy takie poczucie straconego czasu, że dopiero po jakimś czasie ogarniamy, że te testy nam dały jakąś informację zwrotną, a my właśnie dopiero co wróciliśmy z telefonu. No i kolejną wartością jest 30 sekund. Tutaj, jeśli mamy takie szczęście, że na naszym projekcie jest Continuous Integration, no to możemy sobie coś radośnie zakodować, dopisać do tego testy, ale już nie będziemy sprawdzać, czy to wszystko w ogóle przechodzi, czy ten projekt się buduje, czy nie. Po prostu wrzucimy to na serwer, niech to tam się przemieli, a my w tym czasie zajmiemy się jakimś innym zadaniem. No i tak przełączając się pomiędzy kontekstami, znowu będziemy mieć jakieś wrażenie, że na koniec dnia nic nie dowieźliśmy. A tak przy okazji, czy ktoś tak w sumie robił, bo ja muszę się przyznać, że zdarzało mi się w ten sposób też sprawdzać, czy testy przechodzą. No i na koniec jest brak pewności co do działania aplikacji, że pomimo pisania testów, to i tak wolimy na przykład sobie zestawić całą aplikację i tylko tak przeklikać dla pewności, czy to na pewno to, co przed chwilą zakodowałem, działa zgodnie z tym, co było zapisane w zadaniu. Właśnie, ale pytanie powstaje teraz, jak robić to lepiej? Jak można pozbyć się tych bolączek i doprowadzić system do tego, żeby on posiadał takie testy, które byłyby przyjazne dla programistów? Tylko żeby zastanowić się, jak robić to lepiej, musimy mieć jakiś cel postawiony, więc musimy zadać sobie kolejne pytanie. Czym są w ogóle dobre testy jednostkowe? Właśnie musimy mieć jakiś cel, do którego możemy dążyć, żebyśmy w końcu osiągnęli tą harmonię z tymi testami. No i najczęściej w przypadku testów jednostkowych spotyka się taki akronim FIRST. I teraz przejdziemy sobie literkę po literce, co ten akronim mówi w kontekście dobrych testów jednostkowych. Czyli testy jednostkowe muszą być szybkie. Można to zrozumieć na dwa sposoby. Muszą być szybkie w uruchomieniu, czyli dawać nam tą szybką informację zwrotną na temat tego, czy coś działa, czy nie, oraz to, że muszą być czytelne, czyli właśnie szybkie w czytaniu, żebyśmy od razu wiedzieli, co dany test testuje. Kolejną rzeczą jest to, że testy muszą być wyizolowane. Tu też można zrozumieć to na dwa sposoby. Pierwszym z nich to jest to, że testy muszą być takimi samotnymi wyspami, czyli żeby jeden test nie wpływał na rezultat drugiego. Oraz to, żeby te testy były wyizolowane właśnie od środowiska zewnętrznego. Kolejną rzeczą jest to, żeby te testy były powtarzalne, czyli niezależnie ile razy ja ten test uruchomię i czy uruchomię go u siebie, czy gdzieś na serwerze, to on musi mi zawsze zwracać tą samą informację zwrotną. Ważną rzeczą jest to, żeby te testy również były samoweryfikujące się, czyli to, co było w definicji Maćka Niesierowicza, żeby one właśnie dawały nam tą informację bez żadnych dodatkowych czynności, które musielibyśmy wykonać, aby sprawdzić, czy coś zadziałało. No i ostatnią literką jest to, żeby testy były napisane w odpowiednim czasie, co oznacza, że chyba tutaj autor miał na myśli to, żeby były napisane przed napisaniem kodu produkcyjnego. Wróćmy sobie do tego przykładu z tą nieczytelną metodą testową. Można się zastanowić, dlaczego taki kod ma miejsce. Ja akurat raz, właśnie jak na swoim projekcie, zainteresowałem się tym, dlaczego właśnie ten kod właśnie w ten sposób został stworzony. Poszedłem do autora i taką dostałem odpowiedź, że skoro to było ciężkie w napisaniu, to też musi być ciężkie w czytaniu, tak? Oczywiście ja się z tym stwierdzeniem nie zgadzam, tak samo jak na przykład taki autorytet w dziedzinie programowania, Harold Abelson, który powiedział, że programy muszą być napisane po to, żeby ludzie mogli je czytać, a tylko jako taki efekt uboczny, żeby mogły być uruchamiane na maszynie. Czyli warto wziąć sobie to do serca i wiedzieć, że rzadziej piszemy kod, niż go czytamy. Że warto właśnie więcej serca włożyć w to, żeby napisać dobry kod testowy, bo ktoś będzie go potem dużo razy więcej czytał. Ja na przykład też nie mam dobrej pamięci, i wolę poświęcić więcej czasu na to, żeby napisać dobry kod testowy, żeby potem za 6 miesięcy mieć taką informację, że w 5 sekund potrafię zrozumieć, o co mi chodziło te 6 miesięcy wcześniej. Czyli co można by tutaj zmienić w tym kodzie testowym? Na przykład można zastosować jakieś konwencje nazewnicze. Zamiast na przykład pisać test 1, można nakreślić jakiś kontekst poprzez długą nazwę metody, która będzie określała to, co się dzieje w ciele metody.
Na przykład też można zamiast camel case'a stosować snake case'a, który jest przyjemniejszy przy takich długich zdaniach w nazwie metody. Można również chować złożoność sekcji given. Tutaj na przykład zastosować metodę wytwórczą, do której będziemy podawać tylko te dane, które nas interesują w kontekście danego testu. Również można rozbić metodę testową na kilka mniejszych testów, czyli przyjąć sobie taką heurystykę, że jeśli dana metoda testowa mieści się na ekranie, powinno być to zrozumiałe i nie powinno być tego przeładowania kognitywnego dla osoby, która będzie to czytała. Można również skorzystać z takich wzorców, jak na przykład assert object pattern, gdzie schowamy złożoność asercji i za takim przyjemnym interfejsem, który się lepiej czyta. Czyli warto pisać czytelne testy. Czasami może jednak nie warto pisać testów. Może czasami są takie systemy, w których tych testów, no, pisanie ich na siłę nie jest najlepszym pomysłem. Wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że mamy istniejący system, który nie ma testów, ale on został już tak przetestowany przez produkcję, że pisanie ma taki zły design, że pisanie do niego testów po prostu go zabetonuje. Kiedy może mieć taka sytuacja miejsce? No bo na przykład jakiś projekt menadżer usłyszał o czymś takim jak code coverage i teraz mówi, że wszystko musimy mieć pokryte testami 100%, żadna inna liczba nie wchodzi w grę. No właśnie, przy code coverage to są takie dwie wartości, których naprawdę warto unikać. 100%, bo to oznacza, że po prostu testujemy za dużo. Potem programiści mogą stosować różne sztuczki, żeby na przykład zweryfikować, czy getter zwraca to, co powinien zwracać. No i drugą wartością jest to, żeby nie mieć pokrycia testami na poziomie 0%, no bo to po prostu oznacza, że nie mamy testów, jest zbyt niskie pokrycie kodu testami. W projekcie po prostu warto być pomiędzy tymi dwoma wartościami. A kiedy warto pisać testy w takim systemie? Wtedy, kiedy na przykład spotkamy jakiś błąd na produkcji i nie chcielibyśmy, żeby on się ponowił. Więc wtedy zbudujemy sobie tutaj taką znowu siatkę bezpieczeństwa. Również w istniejącym systemie dopisujemy jakieś nowe funkcje. Czyli możemy poczuć się może ten takim trochę greenfieldzie, gdzie tworzymy jakąś nową funkcję biznesową i do niej dopisujemy testy. No i w przypadku refaktoringu, gdzie chcielibyśmy zabezpieczyć sobie obserwowalne zachowanie i mieć dowolność wymiany implementacji. Czyli warto też nie betonować kodu testami. Teraz takie krótkie wprowadzenie do takich dwóch podejść do pisania testów. Są dwa podejścia, tak? Jest szkoła klasyczna, w której ograniczamy użycie mocków i w przypadku testów jednostkowych sama nazwa wskazuje, że testujemy jakąś jednostkę, a nie klasę. Czyli w przypadku szkoły klasycznej jednostką jest klasa albo zbiór klas. Natomiast szkoła londyńska ma odwrotne podejście i ona by mokowała najchętniej wszystko i przyjmowała za jednostkę klasę. I teraz, którą szkołę wybrać? No oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy od tego, jaka jest sytuacja no, na danym, co chcemy w ogóle przetestować. No bo jeśli chcemy przetestować coś, co jest rozbite ze względu na czytelność, tutaj fajną heurystykę przytoczył Kuba Pilimon w swojej prezentacji o testowaniu, że jeśli jakby zbiór klas uda się zinlinować do jednej klasy, to znaczy, że ona była rozbita ze względu na czytelność. I wtedy warto ten zbiór klas testować jako taką jednostkę. I wtedy stosować szkołę klasyczną. Natomiast w przypadku, kiedy mamy rozbicie na odpowiedzialności, czyli na przykład mamy wydzielone dwa moduły, to wolimy sobie te dwa moduły jakoś od siebie oddzielić, właśnie tworząc taką barierę z takich zaślepek. I dlaczego ja o tym mówię? No bo jeśli idziemy i będziemy cały nasz system testować szkołą klasyczną, no to trochę się namęczymy, może nie trochę, ale bardzo, ale nasz system będzie przetestowany zgodnie z tym, co jest zapisane jakby w kodzie produkcyjnym. Natomiast jeśli wszędzie będziemy stosować szkołę londyńską, no to już nie możemy mieć takiej pewności. Bardziej będziemy testować wtedy na przykład bibliotekę do mocków, tak? Tutaj taka anegdota, że w świecie Java mamy taką bibliotekę o nazwie Mockito i to chyba jest najlepiej przetestowana biblioteka na świecie. I to samo miało miejsce w przypadku dużej firmy na G, takiej wyszukiwarce, gdzie oni również zachłysnęli się tą możliwością mockowania. I no, faktycznie testy im przechodziły, ale co się działo na produkcji, no to zostało już opisane w jednej z książek. Czyli właśnie warto zadać sobie pytanie, czy ja w ogóle testuję kod produkcyjny, czy tylko właśnie tą bibliotekę do mocków. Czy mogę mieć pewność, że to, co przetestowałem, będzie miało odzwierciedlenie w kodzie produkcyjnym, czyli właśnie to, o czym wspomniałem w swojej jednej z tych bolączek, że nie zawsze mogę mieć pewność, że moje testy wyłapią wszystko, będę wolał jeszcze przeklikać to na uruchomionej aplikacji.
Czyli warto dobierać odpowiednie podejście do pisania testów. No i teraz może narodzić się pytanie. Może ktoś mi zadać pytanie, że pomimo zastosowania tych rad, to on dalej ma problemy z tymi testami. No może faktycznie to trochę taką szpachlą to zrobił, tak, że to pięknie wygląda, faktycznie łatwiej się to czyta, ale dalej jest ciężkie w utrzymaniu. Dalej może mieć ten zabetonowany kod, dalej coś może nie grać. I mówi mi nagle, że te testy nie działają, że to jest po prostu jakaś ściema, że no sorry, próbowałem, ale no dalej w tą stronę nie pójdę. Ale może ten test chce nam coś powiedzieć. Może to jest informacja od tego testu, że coś jest nie tak z testem, że to nie jest nie coś tak z testem, tylko z kodem produkcyjnym. Może ten design aplikacji właśnie jest zły i powoduje to, że my swoją frustrację wylewamy na testy, a nie na kod produkcyjny. Wróćmy sobie do tego przykładu, gdzie zostawiałem dużą sekcję given. Tam mamy taką klasę jak employee i ten pracownik ma w sobie imię, nazwisko, pensję i jakieś stanowisko. I teraz my w tym teście chcieliśmy zweryfikować, jakie koszty generuje nasza firma na przykład w danym miesiącu. I teraz pytanie, czy to, że pracownik ma na imię Jan, jest istotne z punktu widzenia kosztów? No ciężko wyobrazić sobie taki przypadek biznesowy. Myślę, że w 99% przypadków raczej to nie idzie w tą stronę. Więc warto zadać sobie pytanie, czy tutaj nie mamy jakiegoś problemu z naszym designem. Może dzięki rozdzieleniu jakichś kontekstów dojdziemy do lepszego testu. No właśnie, słowo kluczowe kontekst. Bo najczęściej spotyka się właśnie projekty, gdzie mamy jakąś Uber tabelę klient, która ma właśnie imię, nazwisko, hasło, adres, ilość zamówień, czyli wszystko, co się da połączyć z klientem, jest wrzucane do jednej tabeli. No to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie, tak? Bo no ciężko takie coś się utrzymuje. Można wziąć przykład z innych branż, na przykład budownictwa, gdzie załóżmy, że mamy zaprojektować jakiś strop, tak? I na tym stropie będziemy dodawać jakieś kolejne obciążenia. Na przykładzie takiej szafy. Szafa na przykład została wyprodukowana przez IKEA, ma 24 miesiące gwarancji, ma takie wymiary i taką wagę. I co jest istotne z punktu widzenia tych obliczeń? No, to obciążenie, to całe i wszystkie inne informacje to po prostu szum informacyjny. Ze strony budowlańca i projektanta takiego stropu nie jest istotne, że to jest szafa. Dla niego jest istotne, co będzie stało na tym stropie. I warto może wziąć przykład właśnie z tej branży i spróbować to zastosować w tym przykładzie, który podałem wcześniej. Możemy na przykład tego pracownika potraktować jako taką jednostkę kosztową, co nam otworzy może jakieś nowe możliwości. Oczywiście ten pracownik będzie połączony z tą jednostką kosztową, bo będziemy chcieli wiedzieć, że akurat ten pracownik generuje takie koszty, ale jak zobaczymy to może nam pomóc dalej. Bo na przykład istnieje takie narzędzie jak bounding konteksty. Dzięki tym kontekstom właśnie możemy rozgraniczyć niektóre pojęcia i na przykład tego pracownika potraktować w kontekście HR-u jako takiego właśnie pracownika z imieniem i nazwiskiem, ale następnie w takim kontekście księgowym może być informacja tego kontekstu HR-owego, że taki pracownik został zarejestrowany i to jest jakaś nowa wartość w kontekście kosztów firmy. A na przykład dalej będziemy chcieli rozwijać kolejny jakiś kontekst, na przykład magazynowy, który będzie rejestrował kolejne urządzenia, na przykład, nie wiem, Express i również ten moduł księgowy może się na to zapiąć, dzięki czemu tutaj będziemy mieć takie rozgraniczenie od tego, co to jest. Będziemy tylko wiedzieć, że to jest jakaś jednostka kosztowa, która może być kosztem cyklicznym albo na przykład jednorazowym. Nie interesuje mnie, że to jest Express czy właśnie pracownik, można to wrzucić do takiego jednego worka. Czyli warto naprawdę poświęcić więcej czasu na analizę. Warto zastanowić się, co nasz system ma robić, nim zaczniemy radośnie kodować, no bo jak wiemy, najlepszy kod to taki, który nie powstał, a dzięki analizie może tego kodu powstać mniej, będzie mniej do utrzymania i dzięki temu taką pochodną będzie to, że testy będą przyjemniejsze w pisaniu. Ale co w przypadku, gdy nasz system już istnieje, jest ciężki w utrzymaniu i w dodatku nie ma testów? Możemy właśnie wtedy wpaść w taki programistyczny deadlock, no bo przychodzi jakby ktoś nagle może mieć taką potrzebę zrefaktoryzowania tego systemu. Bo chcemy na przykład go szybciej rozwijać, bardziej się skalować, no ale druga osoba nagle odpowiada, że jak mamy to zrefaktoryzować, jak nie ma testów. No to ktoś odpowie, no to dopiszmy te testy. No ale jak mamy je dopisać, jak kod jest całkowicie nietestowalny? No to zachodzi potrzeba refaktoryzacji i wpadamy właśnie w ten cykl. Ale jak można z niego wyjść? No można na przykład zastosować testy jakiegoś wyższego rzędu, czyli zamiast testować to wszystko jednostkowo,
możemy zapiąć się jakąś warstwę wyżej, na przykład poprzez HTTP i zabezpieczyć takie obserwowalne zachowania, które dadzą nam elastyczność przy zmianie implementacji. Jasne, te testy są wolniejsze, ale można je tylko potraktować jako tymczasowe rozwiązanie na czas właśnie refaktoryzacji. Czyli na przykład tak jakbyśmy mieli kod produkcyjny i testy jednostkowe, no to jak już mówiłem wcześniej, mielibyśmy taką pętlę zwrotną, taki efekt domina, że każda zmiana w kodzie produkcyjnym będzie powodowała to, że będziemy musieli dostosować do niej kod testowy. Natomiast w przypadku właśnie takich testów integracyjnych, które moglibyśmy zapiąć gdzieś wyżej, na jakiejś wyższej warstwie, moglibyśmy uzyskać taką elastyczność w tym kodzie produkcyjnym. Czyli warto również zastanowić się i dobrać odpowiedni rodzaj testu do danej sytuacji. No jako podsumowanie tych wszystkich tutaj rad, tych bolączek, chciałbym wam powiedzieć, żeby zastanowić się i naprawdę korzystać z dobrodziejstwa, jakim są testy. No bo tak jak już wspomniałem, istnieją branże, które naprawdę by oddały wiele, żeby móc przetestować swoje projekty. Znam dużo ludzi z branży budowlanej, które no, nie śpią po nocach, bo wolałyby coś przetestować i sprawdzić, czy to faktycznie wytrzyma to, co zaprojektowały, czy też nie. Czyli na koniec jeszcze raz takie przypomnienie. Warto pisać naprawdę czytelne testy, nie betonować tego kodu testami, bo to może powodować tą irytację, że zwiększa się czas developmentu przez to, że musimy te testy również dostosowywać do każdej zmiany biznesowej. Warto dobierać również odpowiednie podejście do pisania testów, czyli jakby nie obstawiać się za jedną szkołą, tylko stosować daną szkołę w jakimś kontekście. I najważniejsze, trzeba usiąść przed napisaniem systemu i zastanowić się, co ten system ma robić, przeanalizować daną funkcję biznesową. A na koniec, jeśli już mamy faktycznie taki zastany system, który chcielibyśmy zrefaktoryzować, to może warto dobrać jakiś inny rodzaj testu do tej sytuacji. Na koniec chciałbym wam powiedzieć, że właśnie jestem tutaj, prezentuję, mogę stać w tym miejscu dzięki programowi mentorskiemu, który zorganizował Tomasz Kunicki, za to serdecznie dziękuję. Oraz osobiście jeszcze chciałbym podziękować mojej mentorce Sabinie Basiura, która przygotowała mnie do tego, żebym mógł dzisiaj przed wami wystąpić. I na koniec chciałbym wam serdecznie podziękować za to, że tutaj jesteście. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? No to jeśli nie, to dziękuję serdecznie jeszcze raz.